Witam. Nie wiedziałem, jak mam zacząć. Myślę, że zacznę od pokazania wężyków. Pewnie każdy, kto zna temat, wie, do czego służą. To jest wężyk zbrojony pół cala do, na przykład do WC-tów i wężyki zbrojone do podłączenia baterii pionowych w umywalkach i innych tego typu rzeczach. Dlaczego chcę coś powiedzieć w tym temacie? Ponieważ chyba mało kto wymienia takie wężyki co jakiś czas. Ja nie wymieniałem. Co prawda piszą, że wężyki nie wiem, wytrzymują parę lat. Nie wymieniałem i mnie zalało. Taki wężyk zasilający baterię w umywalce pęk sobie. Ten, który tu pokazuję, na zewnątrz nic nie widać. Prawie jak nowy. Nowy, ale ma pewnie z 15 lat. 15 lat ma. Będę go wymieniał. Będę go wymieniał. Zdemontowałem już częściowo baterię. Baterię zdemontowałem. Ale to wcale tak nie było proste. Później pokażę może dlaczego. Była przykręcona na dwie śruby. Może mi się uda oświetlić. O, na dwie śruby jest jedna. Bo druga została w ręku. O. I to jest właśnie problem po jakimś czasie ruszyć baterię. Natomiast przy dolnopułku, przy WC-cie, zamiast takiego zbrojonego, już od jakiegoś czasu, mam założony taki wężyk karbowany. Wężyk karbowany. Jestem na razie spokojny, że nic mnie nie zaskoczy. Zamiast tych węży zbrojonych, o, to jest taki wężyk karbowany. A tu jest wężyk karbowany. M10 na końcu do kranu. I 3/8 do zaworu. I to jest wężyk z kwasówki, ze stali jakiejś kwasoodpornej. Trwałość 10 lat. No i on jest rozciągliwy. Rozciągliwy od 20, zaraz jak tutaj jest, od 25 do 50 cm. Ja będę potrzebował tutaj 35. Sobie to zdemontuję, później rozciągnę jak trzeba i myślę, że po założeniu takich wężyków już nie będę myślał, czy po wyjściu do pracy wrócę i będę miał zalany dom. Tak wyglądała właśnie, wygląda bateria, gdzie jedna ze śrub niestety urwała się. Ja tutaj teraz zakładając tą nakrętkę następną. Jak będę zakładał następną nakrętkę, oczywiście wszystko oczyszczę. I żeby zmniejszyć, o, oczyszczę wszystko. Tu mam tą nakrętkę. Tylko żeby skrócić ilość nitek, założę kilka nakrętek, żeby żeby nie nakręcać całej tej piramidy, tylko wtedy będzie tylko kilka nitek. Tych nakrętek musi być więcej, żeby się pójśćmy, żeby tylko kilka zrobić zwojów i docisnąć ją do góry. I jeszcze trochę podtrzyma. Myślę, że wszystko przeczyściłem. Ta blacha była cała zardzewiała. Musiałem ją odmalować. Odmalowałem ją. Tu, tak jak mówiłem, założę nakrętki, które zmniejszą ilość potrzeby nakręcania tej nakrętki trzymającej. Myślę, że na tej jednej śrubie, jak się nikt nie będzie wieszał na kranie, to wszystko wytrzyma. Oczywiście wszystko
nasmaruję to wotem. Ja tego kranu nie montowałem, ale mam taki zwyczaj, że wszystko smaruję to wotem. To nie będzie przeszkadzało, a pewnie w przyszłości nie będę miał problemu z odkręceniem. Natomiast te o-ringi posmaruję ewentualnie silikonem, a zawory, a gwinty przed nakręceniem będę smarował olejem. Teraz pokażę. Tam się urwało, że olejem silikonowym będę smarował. A teraz zademonstruję, jak będę dostosowywał te moje nowe rurki. No, tutaj wezmę, schwycę raz. No i będę je rozciągał o ciach. Dobra, jeszcze trochę. O! Akurat. I będą miały 35, 36, tak jak będę chciał. Teraz mi się ładnie dadzą ułożyć, zamontować. Tak to wygląda. No tak wyglądają podłączone rurki. Mówiłem, oczyszczone wszystko. Nasmarowane to wotem. I gotowe będzie do założenia. Myślę, że teraz za jakiś czas, jak przyjdzie mi to rozkręcić, nie będę miał problemów. Ten punkt mam w zasadzie skończony. Myślę, że jestem zadowolony. Jak mówiłem, kran na jednej śrubie trzyma. Mogę już pokażę. Uda mi się pokazać. Wezmę światło. Wygląda. Może tak oświetlę. Nic nie cieknie. Suchutko. A tutaj się będę musiał przyłożyć, żeby pokazać. O. Podłożyłem podkładki. Mam tylko na parę nitek to się trzyma. Przyszłość, wszystko jest zasmarowane to wotem. Na pewno jak nawet to rdzate kolnie weźmie. Jak na takie używanie. Tak, ja mówię, trzyma się. Nie będę już musiał myśleć, czy jak wyjdę do pracy, to mi rurka pęknie, czy nie. I to by było na tyle z tym punktem. A dodam jeszcze, że tak jak przy wymianie oleju w samochodzie, założyłem kartkę, żeby zawsze można było sprawdzić, kiedy były montowane wężyki i ile już pracują.